sobotę 10 kwietnia mija 11 lat od chwili, gdy polski samolot rozbił się w pobliżu lotniska Siewiernej w Smoleńsku. Na pokładzie maszyny było łącznie 96 osób, wśród nich między innymi prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, kilkunastu parlamentarzystów, dowództwo wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych, załoga samolotu i osoby towarzyszące oficjalnej polskiej delegacji zmierzającej do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. O 8:41 zginęli wszyscy. W Polsce ogłoszono 9-dniową żałobę narodową. W przeddzień 11. rocznicy pod Suwalskim Dębem Wolności oddano hołd ofiarom tego tragicznego wydarzenia. Złożono kwiaty, zapalono znicze. Podobne skromne uroczystości zaplanowano również w pobliskich Sejnach i Augustowie.